Witam kochane ryby, Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na grudzień dla Was. Zobaczmy karty Tarota, same główne aspekty, co będzie najważniejsze w tym miesiącu, co w pracy, co w finansach, w miłości, w zdrowiu i tak dalej. Jakieś niespodzianki i magiczne przesłanie na sam koniec. Doreen Virtue, magiczne Syreny i delfiny, magiczne przesłanie. Dobrze, ale zacznijmy od tarota. Tarot, proszę, daj rady wskazówki. Co będzie najważniejsze dla Ciebie w tym miesiącu? Dla ryb, co będzie najważniejsze? Najważniejsze będzie dla Was, moi drodzy, to, że wyjdziecie naprzód po swoją strefę komfortu. Będziecie możliwie mieli bardzo dużo energii, nawet nie wiecie, ile w Was siły, czeka Was podróż, a jeśli nie, to korzystnie coś kupicie, sprzedacie dla siebie, kupicie bądź sprzedacie. Tutaj dla Was jest szansa na planowanie albo już podróż daleką, dobre wiadomości, które przyjdą z daleka. Też może tak być, że nie wszyscy będą wyjeżdżać, tak, w ciepłe kraje, ale dobra wiadomość z daleka, która przyjdzie od kogoś bliskiego, da Wam wiele radości i optymizmu i energii. Także pięknie, pięknie wyszło. Tutaj wszystko jest, kochani, ciekawie, pod kontrolą, a w pracy czy też tak będzie pięknie? Pracy, praca z domu się pokazuje, praca jest troszkę opóźnienie, troszkę widać konkurencję, rywalizację w pewnych Waszych tutaj poczynaniach. Ktoś będzie może złośliwy, ktoś będzie chciał Wam dokuczyć, wtrącić się, a Wy chcecie spokojnie pracować. Nie podejmujcie w pracy zbytnio decyzji, przeczekajcie może ten miesiąc. Niektóre osoby mogą być na zwolnieniu lekarskim, niektóre mogą być na urlopie, praca z domu bądź przeczekanie na pracę, też tak się tu pokazuje. Także pieniądze będą stabilne, nawet może lepsze, tak? Ale tutaj będą komplikacje, tak jak mówię, niektórzy mogą się wtrącać, a Wy też możecie mieć, moi drodzy, jakąś tutaj chwilę dla siebie na przeczekanie. Może niektóre osoby będą na urlopie też, a niektóre na zwolnieniu. No tak tutaj wyszło, kochani. W finansach co? Co w finansach? Finanse, tak, są oczywiście koło Was, ale są jak gdyby zawieszone. Ja nie wiem, dlaczego tutaj będziecie na pewno te finanse mieli. Tu się pokazuje urząd, czy też jakaś administracja, praca, finanse będą, nie martwcie się. Tylko trzeba będzie przeczekać, może być coś opóźnionego w finansach i to tak wygląda, że będziecie troszkę przeciążeni tym. Ale finanse będą, pojawią się. Co w miłości? Co w miłości u drogich rybek moich? Co w miłości? Miłość, moi drodzy, troszkę przeciążający ten miesiąc uczuciowo. Ciężko z powodów albo zdrowotnych, albo nie będziecie mieli czasu, albo nie będziecie mieli cierpliwości, czy też może być jakieś oszustwo w uczuciach. Coś, czego nie widzicie, ktoś robi coś za Waszymi plecami, ktoś przeciąża Wasze sprawy uczuciowe, ktoś jest nieuczciwy względem Was. Ta osoba jest ciężką osobą do życia, ponieważ nie umie okazać emocji, z kim
jesteście, z kim żyjecie. Uczuciowo będzie oszustwo, uczuciowo będzie przeciążenie, sprawa, która ujrzy w końcu światło dzienne, ale nie będzie tak, jak wy sobie myślicie, tak? Tutaj naprawdę nie będziecie mieli chęci na amory ani na miłość, bo są ukryte sprawy, są ciężkie sprawy, które trzeba zakończyć. Tak, ktoś nie umie okazywać emocji dla was w tym miesiącu. No tak to wyszło, kochani. W rodzinie, co w rodzinie, u przyjaciół waszych, kochani. Co w rodzinie, u przyjaciół. W rodzinie będą spotkania, oczywiście przy stole będzie jakaś biesiada, będzie radość, będziecie się cieszyć, gdzieś będziecie wyruszać, rodzina będzie was odwiedzać, bądź tutaj odwiedzi was kobieta, może z daleka, która będzie naprawdę szczęśliwa i przyniesie wam dużo radości, tak? Ktoś tutaj może was odwiedzić. No fajnie to wygląda. No, także będzie w rodzinie dobrze. Będzie radość i będą niespodzianki miłe. Ale jeszcze zobaczymy za chwileczkę w zdrowiu. W zdrowiu dla was, kochani. Co najważniejsze. Zdrowie. Dbajcie przede wszystkim, układ krwionośny tutaj się pokazuje, krew, układ krwionośny, może badania lekarskie będziecie chcieli robić, wychodźcie na spacery, dotleniajcie się, układ krwionośny zacznie lepiej pracować, funkcjonować, serce i cały krwioobieg, sprawy tutaj też emocji, emocje będą wpływać na wasz stan zdrowia, możliwe, że zmienne emocje od bardzo pozytywnych do negatywnych, możecie pośmiać się w tym miesiącu i popłakać, także tutaj takie są przesłanki też, że może zróbcie morfologię, bo czegoś może być za dużo, na przykład cholesterolu czy jakiejś innej tam morfologii jakiegoś współczynnika, jakiejś tam części, czegoś jest za dużo, tak? Dbajcie o siebie ogólnie, ale dotleniajcie się najwięcej i tutaj niskie skoki ciśnienia, wysokie skoki ciśnienia, coś takiego się może pokazać, ale nie musi, tak? I niespodzianki, bo tam już wychodziły niespodzianki w rodzinie, ktoś wam zrobi niespodziankę, ale ogólnie w tym miesiącu, co będzie niespodziewanego? Aha, nerwowa kobieta, która jest trochę toksyczna, wyjawi się jakaś tajemnica, może być spór z kobietą, uważajcie, żeby się nie pokłócić z kimś nagle o jakieś sprawy, które naprawdę tak was nie dotyczą, też nie wchodźcie w jakieś konflikty, właśnie mówię, które są niepotrzebne, tak? Bo tutaj lepiej, żeby no zazdrosna jakaś kobieta koło was, która nie daje wam żyć, pokazuje się. Dobrze, kochani, no tak to wychodzi. Przesłanie dla was, moje rybki. Co tutaj? Przesłanie na grudzień. Synchroniczność. Odpowiedź na twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. Synchroniczne wydarzenia to są powtarzające się daty czy tam godziny, jeśli spojrzymy na zegarek, tak? I może też synchroniczne jakieś teksty z nagłówków gazet, coś, co się powtarza, tak? Co zobaczyliście raz po raz. Także na to zwracajcie uwagę też, na wasze sny, które się dublują, tak? Coś, co się pojawia podwójnie, potrójnie w waszym życiu, na to też zwracajcie bardzo tutaj uwagę
I oczywiście te wydarzenia są ważne, tak? Bo one przekazują coś, co ma się wydarzyć w przyszłości. Także na to musimy zwracać uwagę i oczywiście bądźcie szczęśliwi w tym miesiącu, bądźcie kochani, czujcie się dobrze. Życzę Wam dużo spokoju, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się ciepło i aby nikt nie czuł się osamotniony. To jest najważniejsze. Do usłyszenia, kochani, wszystkiego dobrego.